Bezbolesne, trwające zaledwie chwilę i bardzo potrzebne. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach przez kilka najbliższych dni będzie prowadził bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat. Pierwsze pacjentki już zostały przebadane w Tychach. Magda Sincewicz. Charakterystyczny różowy mammobus stanął przed jednym z supermarketów w Tychach. Nie trzeba było długo czekać, aż odwiedzą go pierwsze pacjentki. Niektóre panie doskonale wiedzą, jak ważne są badania profilaktyczne. Po prostu jest potrzebne każdej kobiecie, bo musimy się badać co roku, ponieważ jest to bardzo wielkie niebezpieczeństwo, żeby zachorować i potem niestety różnie to bywa. Także jest to kwestia 5 minut, nawet nie i po bólu, nie ma żadnego bólu. Sama procedura też nie jest skomplikowana. Wystarczy znaleźć chwilę, zadzwonić i po prostu przyjść na umówioną wizytę, a ta może okazać się kluczowa dla zdrowia i życia. Życie, obowiązki, człowiek jest zaganiany, gonimy pieniądz, a zdrowie idzie na bok i nagle potem się dowiadujemy, że jest rak i na ogół się to kończy źle. No, także ja bardzo polecam wszystkim paniom, proszę się badać. Bezpłatne badania potrwają do najbliższej środy przy ulicy Budowlanych 75 w Tychach. Mobilną pracownię można odwiedzać w godzinach od 10 do 17. Ważne, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty i ewentualne wcześniejsze zdjęcia z mamografii.